Jeżeli nigdy wcześniej nie medytowałeś, nie medytowałaś, to może jesteś jedną z tych osób, które do mnie piszą, ale jak zacząć? Ja nie wiem, ja nie umiem. Tych benefitów jest wiele, bo medytacja nas wycisza, medytacja nas relaksuje. Robicie 10 takich wdechów i wydechów i powiem Wam tak, to już jest medytacja. Jeśli potraficie to zrobić, to znaczy, że umiecie medytować. Cześć, nazywam się Ania Wędzikowska i witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeśli podobają Ci się te treści, zasubskrybuj, polub, skomentuj albo puść dalej. Niech te piękne treści płyną w świat. Pomóż mi docierać do większej liczby osób. Dzisiejszy odcinek będzie o temacie niezwykle ważnym dla mnie osobiście, czyli o medytacji. Dlaczego to jest temat osobiście dla mnie ważny? Bo do tej pory uważam, mimo że używałam wielu narzędzi w tym moim procesie rozwojowym, do tej pory uważam, że najpotężniejszym narzędziem, które najwięcej w moim życiu zmieniło, była właśnie medytacja. Trafiłam na medytację Claudii Pingott w bardzo trudnym dla mnie okresie życia, w którym byłam zestresowana, miałam gonitwę myśli, nic nie było w stanie tej gonitwy myśli wyciszyć, nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Koncentrowałam się tylko i wyłącznie na swoich osobistych, wtedy relacyjnych problemach. No i wtedy właśnie odkryłam medytację, które uważam, że nie tylko w tamtym momencie mnie uratowały, ale uratowały mnie w tamtym momencie. Sprawiły, że zaczęłam się powoli wyciszać, balansować, znajdować równowagę, znajdować sens i logikę w tym wszystkim, co działo się wokół mnie, bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy dzieje się coś w naszym życiu trudnego, dramatycznego, kiedy mamy jakiś problem, kiedy na przykład rozwala się nasza relacja, zostajemy sami, kiedy tracimy pracę, kiedy z jakiegoś powodu okoliczności życiowe stawiają nas w trudnym położeniu, to my nie jesteśmy się w stanie skupić na niczym innym. Mówi się o tym, że zawęża nam się fokus. Tracimy jakby punkt odniesienia. Nie widzimy wszystkich innych pozytywnych rzeczy, które są w naszym życiu. Widzimy tylko tę jedną rzecz, która właśnie się rozwaliła, która właśnie poszła nie tak, która właśnie nas w jakiś sposób gniecie, boli i powoduje nasze wewnętrzne, emocjonalne cierpienie. W takim momencie mojego życia byłam ja i wtedy właśnie odkryłam przede wszystkim medytację wdzięczności. Uważam, że dużo się teraz o tym mówi. I z jakiegoś powodu tak się dzieje. Wdzięczność jest taką emocją, która jest przepustką, jest wrotami do wszystkich innych pozytywnych, wysokowibracyjnych emocji. Kiedy my jesteśmy w takim trudnym położeniu, to nie jesteśmy zwykle w stanie poczuć miłości, ekscytacji, radości życia. Wydaje nam się, że już nigdy nic nie będzie lepiej niż jest, że już zawsze będzie beznadziejnie, nie widzimy tego przysłowiowego światełka w tunelu. A medytacja to jest taki wytrych, no bo zawsze każdy z nas w każdym momencie życia ma rzeczy, za które może być wdzięczny. Zawsze mamy gdzieś tę szklankę do połowy pełną. Jeżeli koncentrujemy się na tym, co jest w tej połowie szklanki, co w tej szklance mamy, jeżeli koncentrujemy się na tym, co jest fajnego, wartościowego, pięknego w naszym życiu, to przestrajamy swój umysł, używając czegoś takiego, co się nazywa selektywna uwaga, przestrajamy nasz umysł na dostrzeganie tego, co w naszym życiu fajne i co w rzeczywistości dookoła nas fajne. Czyli przestrajamy umysł i on zaczyna nam podpowiadać, wyłapywać z rzeczywistości to więcej fajnego, krótko mówiąc. Dlatego uważam, że wdzięczność jest najlepszym takim krokiem pomiędzy tym, że może być nam źle i nie widzimy nadziei, nie widzimy światełka w tunelu. Okej, to włączę wdzięczność. To się zastanowię nad tym, co jest w moim życiu fajnego. Może jedyne, nad czym mogę się pochylić z zadowoleniem i z wdzięcznością, to jest to, że mam dach nad głową, mam co jeść, jest ciepło, mam się w co ubrać. Super, wystarczy. Chociażby to. Na pewno są ludzie wokół ciebie, za których możesz podziękować. Przyjaciele, rodzina, partner, może masz cudownego psa, albo może masz dzieci. Zmierzam do tego, że każdy z nas znajdzie coś, od czego będzie mógł zacząć, na czym będzie mógł się skoncentrować i poczuć wdzięczność. Więc dla mnie ta medytacja wdzięczności na sam początek była sposobem do wyjścia z ciemnej dziury, w której już nie chciałam siedzieć. Ale jak odkryłam jej benefity,
A tych benefitów jest wiele, bo medytacja nas wycisza, medytacja nas relaksuje. Medytacja sprawia, że znajdujemy miejsce pomiędzy bodźcem a reakcją, w którym możemy zdecydować, czy chcemy zareagować w taki, czy w inny sposób. W momencie, kiedy tego miejsca pomiędzy bodźcem a reakcją w sposób naturalny nie mamy, to jesteśmy niewolnikami swoich instynktownych reakcji. Czyli coś się zadzieje, my się poczujemy dotknięci, zlekceważeni, nieuszanowani. Coś nas zdenerwuje, okej, coś nas zdenerwuje, ktoś nas wkurzy, ale pod tym wkurzeniem zwykle jest coś głębszego. My się czujemy dotknięci, czujemy się zlekceważeni, czujemy, że ktoś nam umniejsza, tam zwykle są tego rodzaju emocje i odpalamy. I to jest reakcja, która często nie jest adekwatna. Nie dajemy sobie szansy na to, żeby zdecydować, czy ja rzeczywiście tak się chcę zachować i czy ja tak chcę zareagować i czy to w dłuższym rozrachunku jest dla mnie korzystne. W pewnym momencie, kiedy odkryłam zalety medytacji, mogę powiedzieć, że się trochę od niej uzależniłam, ale myślę, że to jest bardzo zdrowe uzależnienie. Zaczęłam medytować codziennie przez 45 minut. Przez wiele miesięcy medytowałam codziennie o 17 po południu właśnie przez 45 minut. I to było coś, co mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, przestroiło mój układ nerwowy. Ja do tej pory nieprawdopodobnie reaktywna, coś się działo, ja natychmiast reagowałam, zwykle reagowałam złością, zwykle reagowałam agresją, ciągle miałam poczucie, że świat mnie atakuje, że ludzie mnie atakują i że ja się muszę bronić. Potem się okazało, że większość tych rzeczy, które interpretowałam jako atak, wcale atakiem nie były, a jeżeli nawet okazywało się, że jest to atak, to przecież ja i tak wcale nie muszę na niego reagować, jeżeli chcę zachować swój spokój, więc medytacja spowodowała takie wyspokojenie, wyciszenie, ale nie takie na zasadzie jestem wkurzona, ale zagryzę zęby i nie zareaguję. To jest takie prawdziwe, głębokie wyspokojenie i wyciszenie, które powoduje, że ja nawet nie czuję ochoty, żeby zareagować, ja nie czuję potrzeby, żeby zareagować. Mój spokój, moja harmonia jest dla mnie tak ważna i takim wysiłkiem została zbudowana, że nie mam zamiaru jej burzyć z jakichś błahych powodów, bo na przykład ktoś chce mnie dotknąć, obrazić. Zdarzyła się jakaś sytuacja na drodze, albo sytuacja w sklepie, albo sytuacja międzyludzka. Po prostu to nie jest warte poświęcania mojego spokoju. Jest takie piękne powiedzenie, jeśli coś kosztuje cię twój spokój, to znaczy, że jest za drogie. I ja w to bardzo głęboko wierzę. Ale na poziomie świadomym nigdy nie byłabym w stanie tego dokonać, gdyby nie medytacja, która dała mi to miejsce między bodźcem a reakcją, która po prostu zmieniła sposób funkcjonowania i reaktywność mojego układu nerwowego. Więc to jest też niezwykle istotna cecha i niezwykle istotna zaleta medytacji. Ale tych zalet jest mnóstwo, pomijając wszystkie zdrowotne, to, że zwiększa naszą odporność na ból. Medytacja też sprowadza nas do środka, do swojego centrum. Dzięki niej jesteśmy w stanie być bliżej siebie, bliżej swojej prawdy, bliżej swojej autentyczności. Wczuwamy się mocniej w swoją intuicję. To się dzieje samoistnie. To jest trochę taki efekt uboczny tego, że codziennie decyduje się, żeby usiąść na 5, 10, 15 minut. Wygospodarujcie sobie, ile dacie radę na początek. Ale efektem ubocznym tego czasu, który dajecie sobie w prezencie, z miłości, troski i z tej czułości wobec samego siebie, dajecie sobie te 5, 10, 15 minut. Efektem ubocznym po jakimś czasie jest to, że wracacie do swojego centrum. Dużo mniej patrzycie na okoliczności zewnętrzne, dużo mniej oczekujecie od otoczenia, że was w jakiś sposób zasili, czy uszczęśliwi, czy uzdrowi. Ale zaczynacie czuć swoją intuicję, swoje potrzeby, swoje granice i to się zaczyna dziać w sposób naturalny i tak jak powiedziałam, to się dzieje samoistnie. Co za tym idzie, medytacja pomaga podejmować właściwe decyzje, takie decyzje z serca, które są czasami kompletnie niezrozumiałe na poziomie logicznym dla otoczenia, czy też nawet dla nas samych, ale są tak z nami spójne, są tak dobre
i owocują takimi dużymi, jakościowymi zmianami w życiu. Jeżeli nigdy wcześniej nie medytowałeś, nie medytowałaś, to może jesteś jedną z tych osób, które do mnie piszą, ale jak zacząć, ja nie wiem, ja nie umiem. To się tylko tak wydaje, bo nie wszyscy rozumiemy, czym jest medytacja. Niektórzy twierdzą, że jeden świadomy oddech, taki, wiecie, że zamykacie oczy, koncentrujecie się na tym oddechu i robicie, obserwując ten oddech, to już jest medytacja. Więc na początek możecie zrobić 10 wdechów i wydechów. W momencie wdechu i wydechu obserwujecie oddech i na przykład liczycie. Oddech na 4, zatrzymanie na 2, wydech na 6. Uwaga. 1, 2, 3, 4. Fajnie, żeby wydech był dłuższy. Robicie 10 takich wdechów i wydechów i powiem Wam tak, to już jest medytacja. Jeśli potraficie to zrobić, to znaczy, że umiecie medytować. A potem, jeśli chcecie zrobić kolejny krok, zachęcam Was do tego, żebyście sobie poszukali medytacji prowadzonej, jakiejkolwiek medytacji prowadzonej. Czy to będzie medytacja wdzięczności, czy medytacja odpuszczenia kontroli, czy medytacja relaksacyjna, jakakolwiek by forma to nie była, fajnie zaczynać od medytacji prowadzonych, bo to Wam pomoże skupiać się na ciele, skupiać się na oddechu, skupiać się na procesie rozluźniania. Ja wiem, że często się osobom, które zaczynają medytować, wydaje i takim progiem nieprzekraczalnym jest to, ale ja nie mogę się pozbyć tych myśli. To jest normalne, to jest naturalne. Nawet osoba, która medytuje bardzo dużo i bardzo intensywnie, w momencie wejścia w medytację jest taki moment, kiedy te myśli się pojawiają. To jest normalne, to jest naturalne. Nie chodzi o to, żeby ich nie mieć. Na pewno nie chodzi o to, żeby z nimi walczyć, wypierać je i denerwować się na samego siebie, że nie potrafię tych myśli wyciszyć. To wyciszenie dzieje się samoistnie. Wystarczy przekierowywać uwagę na oddech, na ciało. Jeżeli to jest medytacja prowadzona, to wtedy prowadzący nam mówi skup uwagę na dłoniach, rozluźnij dłonie, skup uwagę na żuchwie, rozluźnij żuchwę. Więc nie jest nam trudno iść z naszą uwagą po ciele, pomiędzy różnymi jego częściami się przesuwać. Jeżeli pojawiają się jakieś myśli, wystarczy je zauważyć, wystarczy nie iść za nimi, nie poddać się im, nie ulec. Ja sobie często wyobrażam, jeśli pojawiają się jakieś myśli, to ja je tak wizualizuję sobie to, że otaczam je takim bąbelkiem powietrza, czy też bąbelkiem przypominającym bańki mydlane i odsuwam. Wizualizuję to, że odsuwam tę myśl i myślę sobie, pomyślę o tym potem. Pojawia mi się jakiś obraz, czy jakaś sytuacja, a ja jej mówię, dobra, spoko, pomyślę o tym potem. Nie jest sztuką to, żeby te myśli się nie pojawiały. Wydaje mi się, że to jest praktycznie niemożliwe. Sztuką jest to, żeby zauważyć, że mimo, że one się pojawiają, to ty nie jesteś swoimi myślami. Możesz je zauważyć, a jeśli się na nich nie skupisz, to one odejdą. Przyjdą kolejne, znowu możesz je pożegnać. Powoli zaczynasz zauważać, że jesteś obserwatorem, jesteś świadomością. Jako świadomość zauważasz swoje myśli, zauważasz swoje emocje, wybierasz to, na czym się skupiasz. W medytacji wybierasz, że skupiasz się na ciele, na oddechu i na tu i teraz. Ten element skupienia na tu i teraz jest też niezwykle istotnym elementem w budowaniu naszego dobrostanu i poczucia szczęścia. Naukowo udowodniono, że jak najczęstsze bycie w tu i teraz, mindfulness, koncentrowanie się na tym, czego doświadczamy w danym momencie, zamiast projektowania sobie lęków na przyszłość albo powracania wspomnieniami czy żalami jakimiś do przeszłości, że to bycie w tu i teraz to jest to, co buduje nasze poczucie szczęścia, nasze poczucie zadowolenia z życia. I to jest ten kolejny element medytacji, który jest niezwykle istotny. Medytacja sprowadza nas do ciała, do tego, co czujemy teraz, ale sprowadza nas też do teraźniejszości, do tu i teraz. O medytacji można powiedzieć oczywiście wiele, wiele, wiele więcej. Jest dużo różnych rodzajów medytacji. W momencie, kiedy nauczycie się medytować,
z prowadzącym możecie przejść do etapu medytacji w ciszy, która jest też niezwykle cennym narzędziem. W takiej ciszy, jeśli umiemy w niej wytrwać 5, 10, 15, 20 minut, zaczyna z nami rozmawiać nasza podświadomość. I z tej podświadomości przychodzą do nas różne informacje, przychodzą do nas różne tematy do przerobienia, przychodzą do nas różne problemy, które nas determinują, a z których na poziomie świadomym często na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Zachęcam Was do tego, jeśli jeszcze nie medytujecie, żebyście spróbowali. Mam nadzieję, że w tym materiale zachęciłam Was, pokazując, jak wejście w medytację może być proste. Dziękuję, że zobaczyliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, to niczego nie namawiam, ale możecie polubić, możecie zasubskrybować, możecie skomentować, napiszcie, czy ten materiał zachęcił Was do tego, żeby spróbować medytacji.